Cześć kochani, witam was serdecznie na kanale. Jak widać, dzisiaj nie jedziemy jednak na defiladę. Czemu się tak spojrzałeś? Jak widać, pokazałam strój. Jak widać, to pokazałam strój. Jedziemy nad jezioro. Zamknęłam dzisiaj lodziarnię. Obstawiam, że dzisiaj przy tak wysokiej temperaturze u nas rano, jak jechałam do lodziarni, było za 28, to było już 24,5 stopnia. Więc ma być dzisiaj ponad 32 stopnie w cieniu. Jedziemy dzisiaj nad jeziorko, nad Białe. Nad tym jeziorem z wami jeszcze nie byłam, nie pokazywałam wam tego jeziora, więc pewnie się przespacerujemy, bo ja kąpać się nie będę. Chłopaki będą spędzać aktywnie czas, a ja pewnie pójdę sobie na spacer. Pokażę wam, jak tam wygląda miasteczko. To jest jedno z najbardziej hucznych jezior. Hucznych na zasadzie najbardziej obleganych przez rodziny z dziećmi i przez młodzież. Z małymi dziećmi, bo jest tam mnóstwo atrakcji nad tym jeziorem. Jest wesołe miasteczko, są przeróżne te, wiecie, na wrzuty monety, cymbergaje, bilardy i te różne inne jakieś maty do tańczenia. I to jest jezioro, które tętni życiem do godziny 6 rano, a o 9 ci, co nie balowali do 6, już są na plaży. Więc tam po prostu życie trwa 24 godziny na dobę przez cały sezon. Tam zawsze jest dużo ludzi. Dlatego my się zbieramy z samego rańca. Prawda, mężu? Tak. Tak. Taki plan. W zeszłym tygodniu, nie w zeszłym tygodniu, dwa dni temu mówiłam wam, że powiedziałam mężowi, żeby zabrał Ksawarego i pojechał, bo są tam nasi znajomi. Więc zajechał do nich, no i mówi, że ja tak się zaczęłam śmiać, jak pooglądałam zdjęcia, że wspomnienia nasze, moje wróciły, bo tam były nasze pierwsze wspólne wakacje. Tam były pierwsze wakacje rodzinne, gdzie już był Ksawery z nami i ja tam ogólnie też wyjeżdżałam jeszcze zanim poznałam mojego męża na samotne takie wakacje tylko z Nikolą, więc dla mnie to jezioro jest, że tak powiem, takie szczególnie ważne. Dużo wspomnień i zobaczę, ja nie byłam nad tym jeziorem, myślę, że już z 15 lat. No nie, Ksawery ma 14. No tak, no to 12 lat nie byłam nad jeziorem, bo on miał 8 miesięcy, jak myśmy tam byli. Tak, bo wtedy Nikola się pochorowała na ospę i wróciliśmy do domu. Więc ja dzisiaj mam na sobie tylko SPF, mamy już spakowaną tutaj torbę jedną. No i jeszcze jest torba, to jest torba z jedzeniem, wzięłam i ananas, jak zwykle szafka otwarta. Wzięłam też, nie ananasa, Boże. Arbuza wzięłam, coś do picia, jakieś przekąski na chrupko, tam pójdziemy jeszcze na obiad, a co mam w torbie, oczywiście biorę też swoją torbę, moją ukochaną, mam czapkę, wzięłam sobie książkę, liczę na to, że poczytam chociaż 5 minut, chociaż jedziemy do znajomych, więc, no ale może będzie chciała pójść z dziećmi, żeby zostawić koc, więc liczę na to, że chwilę znajdę, no i wzięłam Wayfooda, bo nie jadłam jeszcze śniadania i wzięłam sobie też słuchawki. No i oczywiście okularki. Więc zbieram się jeszcze, biorę tylko suplementy teraz. Mąż się śmiał, że jak emerytka. Bardzo proszę, 6 tableteczek. No i jedziemy nad jezioro. Do zobaczenia nad jeziorem. No i mój outfit nad jeziorko. Mamy klapeczki Tomiego. Tutaj mamy spodenki jeszcze z Ocean's Apart, koszulka tak samo wygląda, jakby był film sponsorowany. Czapeczka, okularki zakupione za psie pieniądze przy termach bania w sklepiku na pasażu. Bardzo fajne okulary, bardzo lubię w nich właśnie chodzić na baseny, nad jezioro, bo fajnie chronią od słońca. No i oczywiście moja torba od Cremucci i strój z Shein. Zwał, jak zwał. No i lecimy nad jeziorko. Skoro muszę, to nagrywam. Patrzcie, co mój mąż robi. Nie chce mu się, spuszczać powietrza. To spuści tylko tyle, żeby się zmieściło. Zawsze to mnie. Tak. No, no. Jeszcze, jeszcze. Co ten Pancio wymyśla, co? Ty byś się zmieściła, nie wytrzymasz cały dzień. Jeszcze trochę.
Jeszcze trochę, jeszcze trochę. No i wlazło. Patrzcie, wystaje. Dobra, jedziemy nad jezioro. Dojeżdżamy już pomalutku na miejsce. Jesteśmy już praktycznie nad jeziorem. Tu jest taki główny wjazd. Widzę, że już się sporo zmieniło, bo jakiś tam był baner, jakaś papugarnia, jakieś mini zoo. No, nie kojarzę takich rzeczy, żeby były, jak my byliśmy chyba. No, przez 12 lat, to jest no. Także tak, widzę, jakieś ścieżki rowerowe powstały, fajnie, infrastruktura się tutaj w jakiś sposób tam zmienia. I co? I już się właśnie zaczyna. O, właśnie, widzicie, koreczek przy drodze, taki to jest wjazd, trzeba łapać miejsce, póki jest. My nie jedziemy dzisiaj na główną plażę. Jeszcze nie jest źle, tak, to dopiero się zacznie, to za 2 godziny to tutaj wszystkie trafiki obstawiam będą. Jak byliśmy w niedzielę, to tutaj stały na trafiki. No, no i to domyślam się. Domyślam się, że pewnie też i mandatów dużo jest, bo jednak ta zieleń widać, że jest dbana tutaj. No i tu już się rozpoczynają ośrodki. A w którym my byliśmy? Gdzieś tutaj byliśmy na początku, nie? Wiem, no, że tu z przodu jakiś hotel hotelem, teraz. Nie? Hotel jakiś teraz powstał na terenie tego ośrodka. Tak. Także tu jest, o, jest widać na tam, że jest jakiś na park tam. Wodny. Na tam, no, na, zapomniałam, jak to się nazywa. Billboard, nie billboard, telebim. Widać, że coś tutaj się dzieje. Są jakieś wodne atrakcje, patrzcie. Ośrodek słoneczny tu. O, byliśmy, tutaj byliśmy, nie? Tak. O, w tym tak tutaj jakieś... byliśmy. To nie, nie, to nie jest, to wcześniej tam byliśmy. Dalej masz, wcześniej ten niebieski kolejny. Baner. Wcześniej byliśmy. Przed mi się ośrodkiem. Kojarzy, że to nie, to... bo on teraz hotel pobudował. Ale no to w każdym bądź razie. Dopiero. Nie, przed miasteczkiem mieliśmy hotel. Już minęliśmy ten ośrodek. Może tak. Tutaj widać, że jest wesołe miasteczko. Zaczyna się całe centrum rozrywkowe. O, house, diverse, sale, wyprzedaże. No, fajnie. No i tak tu życie tętnie od samego rana. Jest mocno zagospodarowane wszystko. Część ludzi jeszcze nie wróciła po wieczornych imprezach, a część ludzi już idzie i żyje od rana. Tutaj jedliśmy wcześniej zawsze domowe jedzenie. Było. Teraz widzę, jakaś pizzeria jest. Także, o, widzicie, jak to wygląda. Przejdziemy się później po tym miasteczku. Pokażę wam z bliska, jak to wygląda. No, ten pan to dopiero kończy dzień wczorajszy. Ciężki był. Ciężki był. Chyba gdzieś przy barze musieli otwierać i przegonili z ławki. Także tak to się tutaj prezentuje. Naprawdę jest tutaj co robić i jest na czym kasę stracić. Atrakcji jest full. To jest jedno chyba z najbardziej zagospodarowanych jezior w naszych okolicach, nawet tych dalszych. Tutaj zaraz po lewej stronie też będzie ośrodek, na którym ja kiedyś bardzo często byłam. Jeszcze za czasów takich wcześniejszych, męża jeszcze nie znałam. Też tu było fajnie. Rowerki, no dobra. Później zobaczymy już, jak będziemy na miejscu, ale tu już widzicie, zagęszczenie jest spore. No i tak to się wszystko przedstawia. Jesteśmy już na plaży. Tutaj plaże są dookoła całego jeziora. Później się przejdziemy, pójdziemy myślę na inne jeszcze plaże. Tam, tak jak widać, za drzewkami jest... Co? No widzisz? Tam za drzewkami widać wodny park, taki no, do skakania, tor przeszkód. No tam widać właśnie wesołe miasteczko, bardziej dali. Tam mamy kolejny jakiś wodny tor przeszkód. Na którym ksawery byliście? Na tym białym czy na tym zielonym? Na tym białym. Tam mamy znowu ośrodki. I tak dookoła są różne ośrodki, a tam są właśnie te deski SUP, które sobie później chłopaki wypożyczą. My jeszcze się dzisiaj wybieramy pewnie na rowerki, więc super. Plaża jest dookoła jeziora. No i mamy też tutaj troszeczkę drzewek, cień. Zostałam chwilowo sama. Ja, że tak powiem, pilnuję koca, ale zobaczymy, jak będzie później, bo mamy iść później na rowerek, więc
No, role się odwrócą, pewnie kto inny będzie pilnował, albo zabierzemy ze sobą po prostu torby. Ludzi jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Ogrom, bym powiedziała. Dawno nie widziałam tak dużo ludzi, ale my akurat mamy miejsce przy samej plaży, więc jest dosyć fajnie. No i tutaj faktycznie bardzo długo jest tak, że wiecie, jest płytko, nie? Więc te dzieci się po prostu rozpraszają i je widać. Można spokojnie sobie posiedzieć i odpocząć. Już i widać jeszcze nie. Poszli na trzy deski, więc na trzy deski poszli, więc pewnie się pobawią. Poprosiłam męża, żeby coś ponagrywał telefonem, jak tam Ksawary będzie się bawił, jak będzie skakał z deski, jak będą pływać, więc coś wam na pewno jeszcze tutaj udostępnię, a później pójdziemy na spacer. Tutaj też syn naszych znajomych właśnie chciał pójść na ten drugi tor przeszkód. Widzę, oni nie bardzo mają ochotę pójść. Więc może ja go zabiorę i tam po prostu pójdę i się przespaceruję z nim. Zobaczymy, jak to będzie, bo jednak słońce, wiecie, wyciąga dosyć mocno. I no, człowiek tak się odpręża, że się już nic nie chce robić. Miałam tyle planów, że pójdę tu, tam, dookoła jeziora, ale stwierdziłam, że na rowerkach przejedziemy, na rowerku wodnym przejedziemy dookoła jeziora. Przepłyniemy, to wam pokażę mniej więcej, jak plaże wyglądają. Myślę, że to będzie takie fajne rozpoznanie, a później jak pójdziemy na obiad, no to oczywiście jeszcze wam pokażę, jak to jest na zewnątrz, jak to wszystko wygląda z bliska, a nie z samochodu. A te leżaki w ogóle można wypożyczyć tutaj po 10 zł, są bliżej głównej plaży, a za nami są po 15 zł na cały dzień. Więc bardzo fajna opcja, bo przynajmniej wiecie, nie musicie targać tego wszystkiego w bagażniku. 10 zł i leżak macie. My wzięliśmy 3, tutaj jest nasz, a tamte są dwa naszych znajomych. Chłopaki na desce przypłynęli i odpływają teraz. Idą na głębszą wodę, jak ktoś może to odchodzi, a Ksawery płynie na razie sam. Lekko chodzi. Lekko chodzi. Fajnie. Cześć. Płyniemy sobie rowerkiem. Wzięliśmy rowerek, jedziemy na... Przepłyniemy dookoła jeziora, zobaczycie, jak wyglądają inne plaże. Także rowerek fajny, bo mamy rowerek taki z zjeżdżalnią, ale pan od razu uprzedził, że nie można zjeżdżać wypływając gdzieś głębiej nad jezioro, tylko tutaj na brzegu można korzystać ze zjeżdżalni. Wiaderka nie wzięliśmy, żeby wodą polewać. No trudno. To najwyżej wcześniej trochę dojedziemy, bo do 16 mamy, tak? Na godzinę? Na godzinę. No. Nie wiem, o której, tak? 15 jest. Aha. Więc płyniemy, ale moglibyśmy płynąć od mojej strony, bo ja z tej strony to nic nie będę widziała. A tak z tamtej strony będę widziała. No. Może się obróci. I tu mamy plażę, na której my właśnie jesteśmy w tym momencie. Także widać, że naprawdę ludzi jest sporo i przepłyniemy wszystkie inne. Tutaj obok mamy restaurację, to jest plaża od ośrodka Rusałka. I tam po kolei będziemy iść w lewą stronę, czyli kierujemy się w stronę centrum. Rowerek bardzo fajnie chodzi, bardzo lekko, nie? Nie jest taki, nie hamuje się tak, nie? Nie, no, super. Widać, że nowe rowerki, tak, nowe, dokładnie. Także widzicie, co tutaj się dzieje. Bardzo dużym zainteresowaniem widzę, że te deski SUP się cieszą. Sporo osób z nich korzysta non-stop. Nasza liczba. Wykorzystywany, tak, to jest nasza liczba. Mamy rowerek z naszą liczbą. Ale powiem wam co jeszcze. Co chwilę tutaj wypływają ratownicy. Jest tutaj łódź policyjna, którą pewnie gdzieś po drodze znajdziemy. I o, tam jest łódź policyjna. I są też łodzie na skuterach. Ratownicy też pracują, więc każda taka plaża ma kilku ratowników i ratownicy również pracują na skuterach. Szybko się przemieszczają między plażami, jak mają jakieś sygnały. Wystarczy, że ktoś wypłynie poza bojki i zaraz podpływa straż tutaj, ratownicy. I, a nie, tam to jest basen taki pływający. Ja myślałam, że to łódź policyjna, bo w takich samych kolorach. Tutaj jest basen, widzisz? Ten niebieski, ten pływający taki materac. Nie, tam ratownicy popłynęli na tamtą stronę. Ale mi chodzi o łódź policyjną, bo tu pływała. No. Ale... Tak, to podpłyniemy tam pod tamten
plac wodny, pod główną plażę, pod plac wodny. Mnóstwo rzeczy przeróżnego rodzaju, gokardy można tutaj wypożyczyć, takie co już wiecie, jeździmy dookoła jeziora, po ulicach. No i tu niestety, znaczy niestety albo stety, jest bardzo duża tolerancja prędkości, tu się nie nabiera, bo po ulicach bardzo dużo chodzi ludzi, chodzi dzieci, tu praktycznie w sezonie letnim to jest deptak, a nie ulica. O, tam już głośno jest. Tu już dopływamy do głównej plaży. Fajny ten materac, bardzo mi się ten materac podoba. Zobacz, Natalka, z tamtej strony się odwróć, taki wielki, z basenami, z siedziskiem. No wczoraj jechaliśmy, znaczy przedwczoraj, gdzie mamy opinkają, to też jak obok, nie ma nam miejsca na plaży, to jest dobre. No, bardzo fajna opcja. Bo można sobie wiatrakami nalać na plażę i jeszcze dobrze, jak będę szybkie, w szybkiej wodzie się dobrze. To są takie pompki elektryczne specjalne albo nożne. Tutaj w tym barze, który tam widać, są wieczorem dyskoteki. Mam takie wrażenie, że nadal są, bo widzę, że bar nadal funkcjonuje, a tu były dyskoteki. Tutaj też się w nocy była? No tu wszędzie chyba w nocy jest dyskoteka. No i zbliżamy się do tego wodnego toru przeszkód. Natalka, to płatne było, ten tor przeszkód? 60 zł za godzinę. 120 za cały dzień. No, także widzicie, 60 zł godzina, 82 godziny, 120 za cały dzień. I dzieciaki szaleją, i dorośli tak samo. Także fajna sprawa, całkiem nieźle to wygląda. O tutaj, o z tej piramidy takiej, tak? Aha. A, bo tam się skacze z wysokości i tam tego wyrzuca, tak? Aha. Aha. I hop, i do wody poleciała. No fajne, faktycznie fajne. I tam widzę, jest taka trasa do biegania, żeby przebiec szybko. Fajne. Tego kiedyś nie było. Można połamać się, najbardziej. I tu się zbliżamy już do głównej plaży, która będzie zaraz tutaj za tymi trzcinami. Płyniemy przez Wojki. Mamy jeden z pomostów. Prawie każda plaża ma tutaj swój pomost. Także jak widać, głodni też chodzić nie będziecie, bo no, budek z jedzeniem jest tu od groma. Konkurencja przeogromna, myślę, że... No zobacz, to żółte tutaj jest. Zjeść można. A tu jest takie żółte, no zobacz. Widziałaś, Natalka, takie coś? O Boże, glony. Mówi mąż... To jest sirusa. No, bo on jest na takich beczkach, wiesz? No, drugie będzie przed nami. To są glony takie, no. Nie o. Taka widzicie? Galareta. No, a i rybki pływają. Żeby nie zahaczyło o ślinę. Ostatnio jak mąż był z Ksewerem właśnie tutaj w niedzielę i skakali sobie z tego supa, to mówił właśnie, że omijali to, bo to takie było śliskie i galaretowate. No faktycznie to strasznie dziwnie wygląda. No, także takie rzeczy też są w tym jeziorku.
Czy to oznacza, że tu woda jest naprawdę czysta? Ponoć... Jak ktoś wie, co to niech tak, jak ktoś wie, to niech da znać w komentarzu, co to jest takie, bo to fajnie wygląda, no ale... Glony, ale to takie trochę za śliskie, za bardzo takie są oblepione. No i mamy plażę główną. Proszę bardzo. Tak to wygląda. Jak widzicie, wesołe miasteczko też działa. Tam jeszcze są takie kolejki, taka kolejka, którą się jeździ dosyć szybko, w górę, w dół, w górę, w dół. Tak i wiecie, taka mini Energylandia. Wystarczająco tutaj można się już przestraszyć, żeby w Energylandii na połowę atrakcji nie podchodzić. No i pomost. To jest największy pomost. Na żadnej plaży nie ma takiego pomostu jak na tym. Tak mi się wydaje. No przelecimy tyle jezioro, przepłyniemy, więc zobaczymy. Ale z tego co pamiętam, to nigdzie nie było. Chyba, że gdzieś pobudowali. Patrzcie, jaki ruch na jeziorze. Zaraz tu będzie korek. I dopływamy do kolejnego placu, toru przeszkód. Ale tu jeszcze rzut, co się dzieje, ile jest straganów, budek. Tu jakie stanowisko rybackie, zobaczcie. Widzisz, jakie fajne, ławeczka. Wędkarskie moje. Wędkarskie, co ja powiedziałam? Rybackie. Rybackie, rybacy to nad morzem. A tutaj wędkarze, wiem. Mój tata jest wędkarzem, a ja całe życie mówię rybackie. Tort robiłam rybacki, no cóż się poradzę. No. To łowi, to łowi. Fajnie wysoko, tylko się nie przechylaj, żebyś nie spadła. Dobra, zbliżamy się właśnie teraz już do tego parku wodnego kolejnego. Tu już widać jakieś zjeżdżalnie. Kolejna plaża i to jest plaża, przy której my wynajmowaliśmy domki kiedyś. Tam jest wyjście z tamtej strony, zaraz za plażą, to zielone ogrodzenie. To jest wejście na ośrodek, w którym my zawsze wynajmowaliśmy sobie domki, jak tu przyjeżdżaliśmy. No tam tak, na pewno jest większa. To jest inna, to jest bardziej taka widać chodzona, do zjeżdżania na płytkiej wodzie, no całkowicie co innego. Chyba tak. No tutaj też dorośli są. Myślę, że dorośli też mogą, ale masz rację, tamta jest całkiem inna, bardziej ekstremalna, chyba dla starszych trochę. A tu już mogą maluchy się bawić. Chociaż no, patrząc tutaj, jak dziewczynka się wspina, nie jest tu płytko. Pan stoi i ma aż do barków wodę. Ale mamy jakieś kołowrotki. Fajnie. Jak my byliśmy mali, to takich rzeczy nie było. Teraz musimy poczekać na wnuki, żeby przyjść na takie rzeczy, nie? Nie wiem, no ty też musisz. Nie? Nie miałbyś oporu pójść i się tam pobawić? Z wnukami zawsze raźniej, nie? Thank you.
tak jak widać mamy tutaj ścieżkę. Taka ścieżka jest dookoła jeziora, to jezioro można sobie spacerkiem takim leśnym przejść. Bo ja kiedyś jak tutaj byłam, to jezioro dookoła z Nikolą przeszłam. Więc na pewno jest to możliwe. Po drugiej stronie jest taki też fajny plac zabaw kulkowy, bardzo wysoki. I także jest tutaj też co z dziećmi zrobić. Nawet jak przy taka jest troszeczkę gorsza pogoda, jest bardziej chłodno. No i niekoniecznie atrakcje wodne wchodzą w grę. Zresztą jeszcze atrakcje wodne to są na samym jeziorze. Tu znowu mamy jakiś ośrodek. Albo restauracja. No, ale jest jakaś plaża, jest jakieś dziecko do nas tutaj płynie sobie głęboko. Nie jest tak głęboko. Dobry pływak. Ale tak, mamy kolejny ośrodek. Tego nie pamiętam, nie kojarzę, żeby tutaj coś było. Widać, że się pobudowało też wiele nowych hoteli, pensjonatów. I pewnie mają taką wytyczoną plażę po prostu. Tak, płyniemy na parasole. Tutaj widzę, jest jakaś wielka pizzeria. No, to taki dość ciekawy ten ośrodek. Mają fajny też bar, troszeczkę prywatnej plaży, troszkę tutaj, ale więc... tłumów tu nie ma, nie? Tutaj tłumów nie ma, bo tu jest od strony domków, tu jest już daleko jednak od tego, nie? To jest zaraz przy tej drodze pewnie wjazdowej. Ja mam powiedzieć, że chyba nic nie ma. No. Dobra, płyniemy teraz tam na te pomarańczowe parasole. Widzę, że to nagrywanie. Jakieś glony, no, wy też to widzicie. No, ale przed nami też tutaj jest jeszcze. No i teraz już widać, że jesteśmy po drugiej stronie jeziora. Tutaj widzę kolejny jakiś wodny park. Jest. O, wieje, mam nadzieję, że coś słyszycie. Przyspieszamy troszeczkę, bo... O, tutaj też te glony są. Przyspieszamy troszeczkę, bo już płyniemy pół godziny, a jeszcze chcą poskakać sobie z tego, więc musimy do nas wrócić. Więc szybciutko już płyniemy w naszą stronę. Przepłyniemy tak szybciutko jeszcze przez te dwa, trzy ośrodki, które są takie większe i się rozłączam, widzimy się już na miasteczku. Zaraz za kolejnym ośrodkiem mamy punkt patrolowy. Stoi łódź ratownicza. Tam przy pomoście widać też skuter zatrzymowany. Tutaj już przedostatni nasz punkt, albo i w sumie ostatni, przedostatni. Taka ładna łódka. To już raczej coś prywatnego. Ale bardzo ładna. Plażowanie na dziko troszkę. Tu już mamy jeszcze jedną taką mniejszą plażę.
tam przed nami druga i nasz ośrodek, więc dopływamy pomału. A tam widać też boisko do siatkówki. I ratownik w akcji. Dopłynęliśmy, więc teraz się zatrzymujemy. Będą skakać, zjeżdżać. Nie wolno, wracaj. Popchnąłeś, nie posłuchałeś się. Natalia już nie jest. Godzina 17, plaża jest nadal pełna, a tam patrzcie, parę lat wyglądają. Jest mega, mega gorąco. Wystruje taki nadmorski, nie? Jesteśmy w smażalni ryb w Okolice. Menu jest mega duże. I zamówiliśmy sobie mintusa z frytkami i z surówkami. Także frytki na pewno dobre. Zaczynamy zabierać się za rybkę. Dam wam znać później, czy faktycznie fajne, bo kolejka tutaj była przeogromna. No. I mój talerz świadczy o tym, że pomimo, że porcja była wielka, jedzenie tu jest po prostu dobre. Prawda? Poświadczasz? Bardzo dobre. Bardzo dobre. Przepychota. Nawet Ksawery, który ryb nie jada, wsunął rybę moją prawie całą. Dobra była, prawda? Pyszna. Także z czystym sumieniem wam to miejsce polecam. Smażenie ryb. U Ani. U Ani. Nie. Sińce 2000. Nie, Kazika. Smażony ryb Kazika. O, proszę. O, tutaj mam. Nie, Kazika. Ułani jest obok. No i kochani, mamy godzinę 20. Za 15. Właśnie wróciliśmy do domu i powiem wam, że jedyne, co mi się marzy w tym momencie, to po prostu zmyć makijaż. Makijaż w sumie same oczy, bo ja makijażu dzisiaj na sobie nie miałam. Ale zmyć ten SPF, nałożyć maskę, płatki pod oczy i walnąć się na kanapie. I tak właśnie mam zamiar zrobić, więc ja się na dzisiaj z wami żegnam. Mam nadzieję, że troszeczkę wam się przynajmniej podobał ten film. Powiem tak, dużo na miasteczku nie nagrywałam, dlatego że było przeogromnie dużo ludzi. Ale jeżeli będziecie nad Białym, nad jeziorem, to miejsce do zjedzenia wam gorąco polecam, naprawdę godne miejsce do polecenia, takie na jedzenie. Rachunek nasz ogólnie dla osób bardziej zainteresowanych, jak to kosztowo jest. My zapłaciliśmy za dwie takie ryby, to nie były filety, to były całe ryby ważone i dopiero później poznawało się cenę. Za dwie takie porcje plus frytki zapłaciliśmy 102 zł. Czy to dużo? Uważam, że nie, jeżeli chodzi o rybę. Ryba kosztowała 12 zł za 100 gramów. Nasze ryby miały po około 400 gramów. Plus frytki i surówki, które to nie były te tak zwane surówki z tej zwanej popularnej marki. Tylko widać, że na miejscu tam robione. Naprawdę bardzo dobre jedzenie, więc z czystym sumieniem mogę wam polecić. Ten lokal to była smażalnia ryb u Kazika, więc warto tam zaglądać. No i tyle, nie wiem, być może za dwa tygodnie też tam wrócimy, bo Ksawery chciałby jeszcze raz pojechać na to jezioro, ale tym bardziej od strony właśnie tej takiej rozrywkowej. Nie tyle plaża na cały dzień, co chciałby pójść na karuzelę, na te cymbergaje, na te przeróżne tam, co tam się wali tą ręką w tą gruchę. Ten taki, wiecie, uderzenie co mierzy, więc być może i tam pojedziemy, zobaczymy jeszcze. Na razie to by było na dzisiaj tyle.
Ja zmywam makijaż. Zmywam SPF, nakładam maskę i odpoczywam. Trzymajcie się cieplutko. Do zobaczenia. Miłego dzionka i zbliżającego się weekendu. Pa!